Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj idziemy do kolejnego formatora. Moglibyśmy już tak naprawdę zadanie oddać Wardekowi, porozmawiać z nim, ale prawda jest taka, że opłaca się nam wyłączyć również pozostałe formatory, ponieważ będziemy mogli dzięki temu zdobyć dodatkowe punkty doświadczenia na przykład. I to by była naprawdę super, myślę, sprawa. Co ciekawe, przy deltarze na zewnątrz nie ma żadnych przeciwników. W sumie powiedziałabym, że rzadko kiedy się to zdarza. Może to będzie taki jeden z mniejszych formatorów? Kto wie? Ogólnie jest dosyć pusto. Co ciekawe, a z tego co mi się kojarzy, to w deltarze nie byliśmy jeszcze nigdy. Także cóż. W ogóle tak, ja mam założoną tą broń. Bardzo fajna zresztą. Muszę to przyznać. Razem z naszymi tymi umiejętnościami Morkona to naprawdę fajna rzecz. Dlaczego tutaj jest tak pusto? To jest wręcz dziwne. Powiem tak, chyba jest to jedno z miejsc, gdzie są prości przeciwnicy. Dobra, dałam się już niestety na samym początku. Będzie do mnie doskakiwał? Chyba chciał. Ja chciałabym sobie ignorowanie bólu zarzucić na przykład. Widzę, że już nie ma pomału wytrzymałości. Okej, jest olbrzym. Jestem ciekawa, jakie obrażenia bym mu zadała teraz. Także tymczasowo nie będę wyjmowała sobie broni. Dobra, zobaczymy. Dobra, fajne obrażenia. W sumie naprawdę fajne. Silne, jakie ładne. To prawda, ja też obrywam trochę. Ale przynajmniej nie marnuję sobie bez sensu tamtej broni, nie? Dobra, zerkniemy tutaj, czy czegoś nie ma. Trzeba przyznać, że naprawdę ubogi jest ten formator, przynajmniej na razie. Oj, ty zatruwasz, właśnie. O, jeszcze jest wykolejeniec, dobra. To tutaj akurat bym się ja zajęła tym wykolejeniem. Widzę, że ten pełzacz nie chce mnie odpuścić już życia. Zobaczymy, jak na wykolej... Ojeju. Nie ma o czym mówić w ogóle. O proszę, tutaj jeszcze jakieś rzeczy, fanty. Spoko. Zbierzemy, bo jeszcze potem będę mogła to sprzedać i kupić sobie na przykład więcej amunicji. A tutaj jeszcze mamy coś. Trochę eleksu. Raczej eleksitu. Dokładnie. Fajnie. Tutaj coś gdzieś jakoś nie za bardzo, z tego co widzę. Jak na razie formator zapowiada się w miarę przyjemnie. To znaczy nie wydaje się być jakiś duży. Nie wydaje się być jakiś pełen wrogów. Całkiem przyjemnie. Ale to się okaże już za chwilę. Widzę, że potworki śpią. W sumie nie dziwię się, bo jest noc. My możemy się chyba podkradać do nich. Dokładnie. Już mnie coś atakuje. No, nie zdążyłam niestety zrobić uniku. Spoko. Nie, naprawdę, to jest jeden chyba z formatorów. On będzie wielkością podobny do tamtego, co byliśmy wcześniej, czyli do Epsilary. Wyglądem. Ale potworki są chyba mniej groźne. Poziom ryzyka krytyczny. Zaleca się ucieczkę. Kroni, co ty mówisz w ogóle? No tak, trzeba przyznać, że potworki to są spokojne. Są działotwory. Są te... Raptoidy. Dobra, tylko to mi najwięcej robi krzywdy.
ta kula. No ale w sumie przyjemnie. Zerkniemy, czy... O, teraz jest odwrotna sytuacja. Czyli, że mamy wejście w drugą stronę. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Jakieś takie drobiazgi, ale no zawsze to jest przydatne. Dobra, czyli one nie są w 100% takie same. Teraz mamy takie odbicie lustrzane chyba. Bym powiedziała. Spoko. I teraz pytanie. Są dwa wejścia, czy jedno? Jedno konkretne jest, czyli formator jest mniejszy. Albo przynajmniej trochę prościej zbudowany. Jest mniej wrogów. To trzeba przyznać. Że jest mniej wrogów. Spoko. Ten atak z góry jest trochę bez sensu, bezcelowy jest. Tutaj jakieś rzeczy. Wiadomo, ja nie używam teraz tych okularków, chociaż przez jakiś czas mi ten bug działał, że mi pokazywało takie rzeczy. Tutaj jest tak jakby konwerter też. Tam śpi kolejne dziadostwo. Możemy przejść sobie w dwie strony też. Pytanie, która strona jest właściwa? Wezmę cię może. Tak cię zrobię. Spoko. Zaraz oszacujemy, w którą stronę lepiej będzie pójść. Wiecie, już mi komputerów nie pokażę, to jest ten jeden minus. Że nie będę po prostu wiedziała, gdzie mamy iść. Że tak powiem. Czyli w którym miejscu jest komputer. Najgorsze to będzie w tych dużych konwerterach, bo tam się idzie łatwo zgubić. Dobra, poszłam teraz sobie na wprost. Ok, prowadzi mnie to do dodatkowego pomieszczenia. Czyli najpierw interesuje nas formator, standardowo. Wydaje mi się, że damy radę dzisiaj zrobić dwa konwertery, bo z tego co widzę, to ten jest nieduży. Jest, powiedziałabym, przyziemny. Tutaj coś leży chyba na dole, nie? Czy to jest czerw diabelski? Sprawdzimy zaraz. Nie, zwykły działotwór. To jest jedyny potwór tutaj? No. Czyli naprawdę jeden z prostszych konwerterów. Znaczy formatorów, przepraszam. Nawet nie będę się, wiecie, dodatkowo tutaj wspierać niczym, bo to po prostu sensu nie ma. No jak widzicie, ten był po prostu banalny. Zobaczymy, czy dużo tam nasrało przeciwników na górze. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. No i super. Dezaktywuj Deltarę. Nowy poziom kolejny mamy wbity. To teraz tak, pomyślmy, w co ja bym chciała iść teraz, tym razem. To znaczy... Jeżeli chodzi o bronię, tylko z lepszej broni możemy miotacz oszczepów nosić. Więc tutaj mogłabym faktycznie pójść sobie w zręczność.
Chociaż zależało mi na budowie, także już tak zostańmy z tą budową, że ją pociągnę. Przy 70 będę mogła się nauczyć lepszego pancerza, już chyba na full. Dobrze myślę? No, nie, to 85. Ale tutaj mogę się nauczyć tego. Tego mogę się nauczyć. Dobra. To idziemy w budowę. Na zręczności mi aż tak nie zależy. Ta broń jest fajna, ale w sumie wystarcza mi to, co mamy teraz. Muszę przyznać. Nie czuję jakiegoś, wiecie, że mi to nie wystarcza. W ogóle się zastanawiam, czy ja włączyłam minutnik na odcinek. Nie, nie włączyłam, także nawet nie wiem, jaki mamy czas. Cóż, najwyżej dzisiaj będzie dłuższy odcinek, bo w sumie chciałabym się zmieścić z dwoma formatorami w dzisiejszym materiale. Okej, i teraz możemy iść tutaj. Nie, tędy się cofnę. Chyba. Nie, tędy się cofnę, dobra. To idziemy tędy. Na wprost. Zobaczymy, czy dużo przeciwników. W Epsilarze było sporo. Tutaj wydaje mi się, że nie będzie aż tyle. Są chyba bardziej przypakowani. Nie, jest ich po prostu mniej. I to czuć na pierwszy rzut oka. Podżegacze to już jest w ogóle problem żaden. W sumie ten kurator to też już jest żaden problem. Niby ma kumpla. Ta broń chyba stunuje, wiecie? Mogłabym go dobić. Spoko. Jest ich tu mniej. Czuć i widać. Ty co ty, chłopie, robisz? Po posiłki idziesz, czy co? Zwierzchnik jest chyba u góry. To raczej... Tak, to raczej standardowo. Że zwierzchnik jest u góry. Ale wiadomo, kurator na samym początku. Teraz ty. Zobaczy... Oj, piękny to jest damage. To są obrażenia. Nie to, co było wcześniej. No, co za kutas? Widzicie, co robi? Obrywa i ucieka. Chyba już po nim. Raczej tego nie przeżył dokładnie. Czy tam na górę jeszcze wyżej będzie można wlecieć? Chyba tak, bo standardowo to chyba można. Na okręgu są przeciwnicy? Nie zwróciłam uwagi. Tak, są. Dobra, ale to za moment. Standardowo pójdziemy najpierw na górę. Skoro tam był zwierzchnik, to znaczy, że będzie pewnie jeszcze jeden kurator. Tam na górę tym razem się nie dostanę. Nie, nie ma tutaj nikogo. Ale jest broń zwiastun żalu. Jest to kolejna broń legendarna. Co to za broń? Zwiastun żalu. Wyrzutnia rakiet. 636 punktów doświadczenia. Wy to czujecie? Zręczności trzeba, żeby to nosić. Wy sobie wyobrażacie, jaką to musi robić siekę? Ale w momencie, gdy ja już będę miała punkty i będziemy polować na różne potwory, tak jak właśnie trolle, czy jakieś tam jacyś tam inni przeciwnicy, to my będziemy po prostu robić siekę totalną. No to nie ma w ogóle innej opcji. Dobra, tu jest zwykły podżegacz. Czuć, że to jest jeden z prostszych formatorów. Ja jakoś bardzo też tego mrocznego Eleksu już nie potrzebuję, bo prawda jest taka, że zabiłam już tyle tych niebianidów. Tyle po prostu wypada z tego gówna rzeczy. Czemu tu mam skażenie? Czemu to był obszar skażony, bo nie czaję? Dobra, aż mnie zestunowało. Tamten też dostał laga i pobiegł w drugą stronę. Hello, gościu! Może spadniesz na dół, co? Może spadniesz na dół? Jak tam? Spadniesz na dół? Chyba nie masz zamiaru. Szkoda. Chociaż w sumie. Nie szkoda mi ciebie.
Super, jeszcze ruda żelaza, jeszcze Elex. Jeszcze Elexit. Spoko rzeczy. No i dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Deltarę. Całą mamy zrobioną. Czyli tak, Epsilara zrobiona, Deltara zrobiona, Gammara zrobiona. Została nam Betara, która jest tutaj. Została nam Alfara. Alfara bym zrobiła na końcu. Bo coś czuję, że Alfara będzie duża. Ale Betara brzmi zachęcająco. Zobaczymy. No, widzę, że już się tutaj kręci trochę gówna. Latającego chociażby. Trochę wykolejeńców. W sumie nie dziwi mnie to, bo w ogóle w tych okolicach to nie byłam. Co ciekawe, wykolejeniec jest bardziej twardy niż podżegacz. O, witam. Spoko. Wow, behemot tutaj jest. Przyjemnie. Ale na ciebie to lepszą artylerię potrzebujemy. Jak wiecie, behemot to jest przemieniony troll. Ciebie też potrzebuję chyba unicestwić, wiesz? Wow, co się stało? Aha, dostałam chyba z góry. Od jakiegoś shitu. O Jezu, tym się źle manewruje. Ale tego behemota sobie już nie odpuszczę, jak już zaczęłam z nim. To już skończę, nie? Ale jazda tu się dzieje. Dobra. A, okej. Okay. Chyba Kroni padł. Dobra, wiecie co mi się wydaje, że my dzisiaj nie wejdziemy do tego. Super. Ty nie żyjesz. Dobra, po prostu sobie trochę ułatwimy życie dzisiaj. Spoko, kto kolejny? Ty. O, Kroni żyje. Okej. Okay. To tak, z behemocika sobie zabieram wszystko, bo z niego jest serduszko. Tylko nie mam przepisu na eliksir, gdzie by się serce behemota wykorzystywało, a mam ich chyba ze trzy, także to naprawdę jest dobry wynik akurat. A, dobra. Te latające gówna to akurat bym się z nimi bić nie chciała. Najgorsze jest to, że one tutaj strzegą właśnie tego wejścia, chyba że obiegniemy sobie bokiem. Myślę, że to jest wykonalne. Dobra, powiem tak, wbiegamy na pałę. Wbiegamy po prostu na pałę, bo mi się nie chce. I powiem to szczerze, bez bicia, nie chce mi się. One tu nie wejdą. Nawet jakby weszły. No i tak jak mówiłam, nie wejdą tu. Spoko. Zobaczymy, jaka trudna jest Betara, jak duża jest w ogóle. Pełza kleszcz. On ma właśnie tą swoją szarżę, której ja strasznie nie lubię. Najlepiej jest wtedy na bok robić unik. No ale już to przeżyję, to już. Mam regenerację, ale sobie ją troszeczkę podbiję. Wydaje mi się, że czas mamy niezły, bo z Deltarą nam dużo czasu nie zeszło. Dobra, tu mam regenerację wziętą. Weźmiemy sobie gniew. I zaraz weźmiemy sobie dalej. Tutaj przeciwnicy raczej średni. Raczej nic trudnego, wielkiego. No, takie średnie. Mokrołazik, coś tam. Nic szczególnego. Mokrołaz, szperacz. O, tutaj mamy czerwa na dzień dobry. To tutaj akurat sobie wyjmę broń na niego.
Cześć, chodź. Ty to akurat chodzi do mnie. Gdy w ogóle zdołasz, bo nie wiem, jak ty sobie radzisz z takimi rzeczami. Tam to robactwo jeszcze przylazło. No prawie. Ty to akurat jesteś w miarę banalny. Trochę mnie to zatruło. Jeszcze cios? Jeszcze cios by się przydał. No, chyba nie zdążyłam. Trochę oberwałam. No, przeciwnicy ze średniej półki. Chociaż nie, no trudniejsi trochę, bo widzę kolejnego czerwa. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. No skąd ja ci, Kroni, wezmę posiłki, jak ja mogę tylko jednego towarzysza mieć ze sobą. Dobra, ignorowanie bólu sobie zarzucimy. Ciebie to akurat mieczem wykończę sobie. Jak widzieliście, udało mi się uniknąć. Chyba pierwszy raz w ogóle w tej grze. Spoko, bo czerwa to sobie załatwimy, wiadomo, standardowy sposób. Siedzi sobie tutaj. Tam leży działotwór. A nie, to jest behemot kolejny. A nie czerw. Spoko. To podejdę sobie bliżej. Hello, my friend. A może i nie my friend. Tu powinno być prościej niż wcześniej. Na nie chyba najlepiej działa strzelanie w ten fioletowy punkt. Wiecie? Albo ewentualnie w głowę. Nie, w głowę nie. Punkcik. Dobra, trochę krzywy tutaj teren, aż zaczęłam latać z wrażenia. No, czerwony punkcik jest najlepszy. Dobra, behemoty w sumie są spoko. Ogólnie tutaj jest w miarę spoko. On sobie tutaj siedział? Nie, ale tutaj można zerknąć, czy czegoś nie ma. Ale raczej nie ma. Tylko tutaj właśnie mi się rzucił na pewno jakiś eleks. Tylko wiadomo, to taki pojedynczy pieniążek. Tutaj akurat wyciągniemy sobie broń, bo to jest zwykły działotwór. Tu może być jazda w tym konwerterze, nie? To może być jazda. Bo no, na wejściu mamy czerwa, potem behemota. Ten miecz chyba promieniuje i on po prostu zabija też po jakimś czasie przeciwnika. Także nie musimy go na przykład dobijać. Ciekawe mnie, czy ta betara będzie duża, czy będzie nieduża. Jak na razie się zapowiada napchana dziadostwem, że tak powiem. Mam mało trochę tych pocisków, jakby się trafił kolejny behemot. Jest kolejny behemot. Dobra, to tak, tego dziada poproszę do siebie. Pana olbrzyma. No przyjdziesz, masz jakiś zamiar? No ale bez behemota! Dajcie mi żyć! Okej, pan behemot się zdecydował, że jednak usiądzie na dupie? Nie. Nie usiądzie na dupie. Dobra, to muszę sobie poradzić z dwoma w takim razie. Chociaż ten olbrzym widzę, że to nie będzie raczej problem. Bardziej się martwię o Kroniego, nie? Bo Kroni... Dobra, ciebie już wykończę sobie z tego. No, Jax. Jeszcze Raptoid przyszedł.
tego behemota, żeby ostrzelać, nie? Dobra, tak na szybciocha. Kroni chyba już leży plackiem, dlatego ten behemot się mną zainteresował. Nie, nie wydaje się. Ciekawi mnie, co się dzieje tam, wiecie. Ciekawi mnie, co się będzie działo tam dalej, jak będzie ten dodatkowy exp, bo behemotów to tutaj jest wysyp. To już jest trzeci behemot. Olbrzymy. Czerwy. To co tu jeszcze będzie? To jest chyba jeden z większych formatorów. A nawet jeżeli nie większych, to będzie tak po prostu upakowany dziadostwem do wybijania, że po prostu tutaj expa to można by było dwa poziomy nabić na luzie. Zależy wiadomo ile kto ma, co nie? Ale ja czuję, że dwa to na spokojnie. Trochę też eleksów w czystej formie. Całkiem sporo. O proszę, mamy księżycowe ziele. To też jest do tworzenia właśnie tych eliksirów. Potrzebne. Tych stałych. Zaraz zobaczymy, jak tutaj się to klaruje. Jest eliksirek. Czy ja mam zaznaczony? Nie mam zaznaczonego tego eliksiru napoju eleksowego konkretniej. Także albo moja mapa nie obejmowała wszystkich eliksirów, albo po prostu jakieś cudem sobie wszystkich nie zaznaczyłam. I teraz tak, podejrzewam, że tutaj będzie komputer. A tutaj dalej będzie to dodatkowe pomieszczenie? Nie. Trochę dziwny ten formator. Trzeba przyznać. Chociaż to wyglądało, tamte pomieszczenia, jak takie boczne. No. Czyli to było boczne pomieszczenie, czyli to jest mniej więcej wielkość coś jak... Jak Gamara? No, bo tutaj mamy tych gości. Zwykli podżegacze tutaj są. Jest ich tutaj cała grupa na przykład, nie? Jest jeden kurator razem z nimi. Kurator już też wyciągnął broń. Dobra, niestety dałam się trochę poobijać. Ale nie, widzę, że to są dwa oddzielne pomieszczenia, okej. To są akurat dwa oddzielne pomieszczenia gościu. O, dzięki Kroni. To było całkiem fajne. No dobra, to wygląda jak jakieś laboratorium. Sporo tutaj eleksu. I eleksitu, i eleksu. No właśnie jakieś mikroskopy. No dobra. To wygląda jak takie pomieszczenie do zarażania ludzi tym gównem, nie? Chociaż wiemy, że to się tak raczej nie odbywa. Bo po prostu wystarczy, że ta maść pochłonie tych ludzi i oni już w tym się jakby zarażają. Przynajmniej tak to widzieliśmy przez jakiś czas. Dobra, tu jest kolejne takie pomieszczenie laboratoryjne. Tu jest trochę więcej ludzi, ale nie ma kuratora chyba żadnego. Raczej nie widzę, żeby coś takiego tu się działo. Dobra, zacznę sobie od ciebie, bo mnie w sumie gościu irytujesz. Sporo podżegaczy.
W sumie spoko. Torba z eleksitem. Tutaj już niczego nie mamy. Przeszukamy sobie kolejnych gości. Tu jest jeszcze jeden. Od razu z bronią. Tutaj też. Napoik, trochę złomu. O, tu jest jeszcze Alex, ładny, piękny, taki czyściutki. Tu jest jeszcze mieczek. Wszystko oczywiście już pójdzie na sprzedaż, co nie? Ja mogłabym równie dobrze tego nie zbierać. Ale kto wie, może mi się jeszcze gotówka jakimś cudem przydać. Dobra, czyli tak jak czułam, tutaj będzie takie główne pomieszczenie i będziemy mogli iść albo w jedną stronę, albo w drugą. Tu był olbrzym. I tutaj akurat bym wolała, chociaż nie mamy jedno pomieszczenie. Tu bym już wolała akurat go, wiecie, z broni, żeby sobie nie marnować tych naboi. No bo też wiecie, ile można, nie? Ojej, dobra, trochę się za bardzo daje obijać. Chociaż przejął się Kronim teraz bardziej niż mną. Podleczymy się trochę. Powiem tak, obawiam się tego, co może być w tym pomieszczeniu dodatkowym. Tam ilość po prostu przeciwników, tych kuratorów i tego wszystkiego może być zabójcza. Ale może się okazać, że znajdziemy tam coś naprawdę fajnego. Tu widziałam trochę eleksitu leżącego na ziemi. Jesteśmy w Betarze. W sumie oprócz Betary to została nam tylko Alfara i Alfarę byśmy robili sobie w kolejnym odcinku. Dużo tutaj ludzi jest, podżegaczy jako takich. Ignorowanie bólu bym sobie wzięła. I za chwilę gniew sobie damy też. Sru. Dobra. Spoko. Kroni, dobijesz? Niestety nie. Ja musiałam, ale to nic złego. Dobra, coraz dalej jesteśmy w tym konwerterze, a tutaj normalnie końca nie widać, nie? Ale wiecie co, wyobraźcie sobie ludzi, którzy olali wyłączanie tych dalszych konwerterów. Ile oni tracą punktów doświadczenia? Wiadomo, dla takich wyjadaczy jak ja, to po prostu jest ból totalny, ale niektórzy to mają to totalnie gdzieś. No ja nie mam. Naprawdę sporo rzeczy można tutaj znaleźć, nawet chociażby legendarne bronie. Jak ktoś wybierze zły konwerter, to nawet legendarnych broni nie będzie miał. Rozumiecie? Czegoś po prostu lepszego, nie? No i dobra, i chyba się zbliżamy pomału do miejsca. Okej, ten konwerter jest inny. Tu jest to miejsce dopiero. Czajcie to? Mało mam już tych naboi. Ale na diabelskiego czerwa powinno mi wystarczyć. Behemoth się chyba tak nie zachowuje, w sensie on tym nie rzuca. Ała. Dobra. W ogóle fajnie, że jak ja... To jest trochę śmieszne, ale jak ja potrzebuję przeładować, to on nagle się na Kroniego rzuca, nie? A nie na mnie. Zastanawiam się, czy tego głównego komputera będzie pilnował Behemoth. Bo nie zdziwię się, jak twórcy poszli za ciosem. Dobra, tam jest nasze dodatkowe pomieszczenie do zbierania sobie XP-ka. I tam pewnie jest miazga totalna. I może nawet jakaś legendarna broń.
A po drugiej stronie będziemy mieli nasz komputer stacjonarny. A raczej centralny, powinna powiedzieć. Dużo widzę, dostaję takich, wiecie, harpunów, jakichś właśnie bełtów. Nie spotykam nigdzie tej amunicji do tej mojej broni ciężkiej, nie? Trochę mnie to dziwi, bo to jest też, wiecie, legendarna broń, całkiem w porządku. Tu widzę, że przeciwnicy są słabi. Jest jakaś tarcza, ale ona mi niewiele pewnie da. No nie mówcie mi, że jeden jakiś gościu... Dobra, no nie jeden, jeszcze działotwór. Jest jakaś tarcza. Opiekun. Okej, to jest legendarna tarcza, to... Dobra, to już nie marudzę, że dostałam jakieś gówno. Działotwór w ogóle mam je gdzieś. No i co, plujesz kulką? Działotwory są proste, one działają jak chimery. Także raczej banał. Okej, już nie żyje. Komputer tutaj jest, za komputerem już nic nie ma. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. No i świetnie. Dezaktywuj betarę. Tą tarczę zobaczymy. Od razu. Tutaj jest. 100% redukcja obrażeń, stabilność. No ona jest praktycznie taka sama, nie? To też jest legendarna stalowa siatka. To bardziej, wiecie co, kwestia kosmetyczna. Ta jest w teorii trochę lepsza. Ale ja bym została przy mojej starej tarczy. Bardziej mi pasuje do Morkona. Generalnie Dawkins nie wydaje się przeciwny planom Niebian. A co, jeśli z nimi współpracuje? Ale to nie ma sensu. Założył i wspierał szóstą siłę. Albo zupełnie mu odbiło, albo ukrywa jakiś wielki plan. No nie wiem, Jax, nie wiem. Dobra, powiem wam tak. Podejdziemy tutaj. Jeżeli zobaczę dużo przeciwników na horyzoncie... Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Hej! Tu jest lajcik. Tu nawet nie ma tych. A powiem wam, że już chciałam stąd iść. Znaczy inaczej, chciałam to zostawić na kolejny odcinek, bo sobie myślę, kurde, jak tam były jakieś behemoty, jakieś gówna, to co się tutaj musi dziać? Przecież tutaj to pewnie jest zwierzchników 10, nie? A tu się okazuje, że tu się nic nie dzieje. Jeden szperacz tu był. Jeden. No może zwierzchnik jest na górze, no to się akurat nie zdziwię. Ale powiem wam, że dobrze, że nie zostawiłam tego na kolejny odcinek. Zrobimy sobie to i na tym zakończymy dzisiaj. A na kolejny odcinek zostanie nam ostatni z formatorów, czyli Alfara. No i będziemy mogli porozmawiać z Wardekiem, nie? Tu sobie jeszcze podejdę. Tu nic nie ma, tu się kompletnie nic nie dzieje w tym miejscu. Pierwszy raz. To ja się co najwyżej spodziewam kogoś tutaj na górze. Nie, nic z tych rzeczy. Cisza i spokój. Tam wydaje się, jakby można było wlecieć, ale to raczej jest niemożliwe. Fajnie. Dobra, powiem tak. Przeniesiemy się pod Alfarę, która jest tutaj. Nie, to jest Wardek. Alfara jest tu. Alfara. Bezpieczny teren? W miarę bezpieczny.
No w miarę. Dobra, wejdę sobie do takiego miejsca, żeby było w miarę bezpiecznie, czyli gdzieś tutaj. Tam są znowu latające gówna, więc znowu będziemy pewnie biec. No tutaj jest tak w miarę bezpiecznie w tym miejscu, bez żadnych potworów. To tutaj sobie stanę. I moi drodzy, zakończymy sobie tutaj odcinek. W kolejnym wchodzimy do Alfary, wyłączamy ostatni formator i wracamy do Wardeka. I zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Moi drodzy, dzięki Wam serdeczne za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. I co? Słyszymy się już w kolejnym filmie. Wyczekujcie. Cześć.